Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś odezwał się do Jezusa. Szczęśliwy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Boga. A on na to mu rzekł. Pewien człowiek urządzał wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze przewidzianej na przyjęcie posłał swojego sługę, aby powiedział zaproszonym. Przybywajcie, bo wszystko już gotowe. Ale wszyscy jednakowo zaczęli się wymawiać. Pierwszy mu odpowiedział, kupiłem pole i muszę iść je zobaczyć. Proszę cię, zrozum mnie. Drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, zrozum mnie. A inny powiedział, ożeniłem się i przez to nie mogę przyjść. Kiedy sługa wrócił, powtórzył to wszystko swojemu panu. Na to ów gospodarz rozgniewał się i rzekł swojemu słudze, idź natychmiast na place i ulice miasta i przyprowadź tutaj biednych, inwalidów, niewidomych, okaleczonych. Sługa powiadomił, panie, zrobione jak kazałeś, ale jeszcze jest miejsce. Na to pan rozkazał słudze, idź na drogi i pod mury i przynaglaj, aby przyszli, aby dom się napełnił. Zapewniam was, że żaden z tamtych wcześniej zaproszonych ludzi nie skosztuje mojej uczty. Jak przeczytałem dzisiejszą Ewangelię, to zaraz mi się przypomniały słowa Pana Jezusa, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. I to jest też ważne, żebyśmy odczytywali tę dzisiejszą Ewangelię jako dopowiedzenie, czy łącząc tę Ewangelię ze słowami Pana Jezusa o wąskiej bramie, czy wąskich drzwiach prowadzących do życia wiecznego. Bo można by błędnie, moim zdaniem, pomyśleć, że skoro Pan Jezus mówi, że drzwi prowadzące do życia wiecznego są wąskie, to znaczy, że jest tam strasznie trudno się dostać, dlatego że Pan Bóg postawił jakieś takie niesamowicie wysokie wymagania. Czyli trzeba się wykazać, nie, jakąś doskonałością, domyślę moralną, czyli jakimś bardzo dobrym przestrzeganiem przykazań, żeby wejść do Królestwa Bożego. Natomiast dzisiaj słyszymy, że w tej przypowieści, że sługa, kiedy wrócił i powiedział, że jest jeszcze miejsce, choć sługa, który już ściągnął na ucztę wszystkich tych biednych, inwalidów, niewidomych, okaleczonych i powiedział, że jeszcze jest miejsce, to usłyszał, idź i przynaglej w ogóle ludzi, no, czyli nie idź i zobacz, może są jeszcze jacyś nadający się, nie, na tę ucztę. Tylko idź przynaglej, żeby chcieli wejść. Żeby chcieli wejść. W innej wersji Ewangelii, chyba nie wiem, u Mateusza, w mateuszowej wersji tejże samej przypowieści, bodajże, nie sprawdzałem, ale myślę, że się nie, mam nadzieję, że się nie mylę, jest powiedziane nawet przynaglej złych i dobrych. No. Żeby weszli na moją ucztę. Czyli, nie? Teraz jak ja łączę te dwie wypowiedzi Pana Jezusa o tych wąskich drzwiach i tę dzisiejszą Ewangelię, no to myślę sobie, że tymi wąskimi drzwiami, no bo muszą być, skoro Pan Jezus mówi o tych wąskich drzwiach, no to na pewno jakieś wąskie drzwi są. Ale teraz co jest tymi wąskimi drzwiami? Tymi wąskimi drzwiami jest nasza wola, chęć bycia z Bogiem. Tak, tu jest właśnie największe zagrożenie dla naszego życia wiecznego. Polega na tym, że my nie chcemy być z Bogiem. A konkretnie nie chcemy Go kochać. Bo dlaczego ów człowiek zaprosił wielu, domyślę swoich przyjaciół, znajomych na ucztę. Dlatego, że byli mu to bliscy ludzie. On ich kochał po prostu. A okazało się, że z ich strony nie ma wzajemności.
albo że była, bo pewnie kiedyś była, no ale już nie ma. No bo właśnie, bo można tak wnioskować, no bo się tutaj, nie wiem, nagle dorobili jakichś nowych rzeczy albo weszli w jakieś inne relacje, na przykład właśnie małżeńską relację. No i w związku z tym, po co mi Pan Bóg? O właśnie, po co mi ten mój przyjaciel, który teraz właśnie akurat zaprasza mnie na ucztę? On już jest mi niepotrzebny, właśnie. To jest ta wąska brama, taka myśl, że Bóg jest mi niepotrzebny, że niepotrzebna jest mi relacja z Bogiem. To jest ta wąska brama. Także zobaczmy, nie? Jezus mówi o wąskiej bramie prowadzącej do życia wiecznego, to nie mówi o tym, że Bóg no, tylko jakiś tam ludzi wyjątkowych sobie wybiera do życia wiecznego. Nie, no właśnie Bóg chce być ze wszystkimi. Bóg chce być ze wszystkimi. Chce, żeby wszyscy byli Mu bliscy. Czyli Bóg chce przyjaźni, relacji z każdym człowiekiem. No i teraz pojawia się pytanie, czy my tego chcemy, czy my reagujemy w ten sam sposób. Wielu nie reaguje. Wielu nie chodzi do kościoła. Dzisiaj już mówimy o tym, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Ale właśnie, nie? Jak ja to słyszę, jak tam czasem rodzice dorosłych już dzieci narzekają, że ich dzieci, odkąd odeszły z domu, to już przestały chodzić do kościoła, albo nawet wcześniej, nie? Już przestały chodzić do kościoła. To ja zawsze wtedy tym rodzicom zadaję pytanie, zaczynam z nimi o tym rozmawiać, albo jeśli nie mam takiej możliwości, jeśli oni nie chcą rozmawiać, no to sam sobie myślę. Ale czy te dzieci, czy ci ludzie właśnie, którzy dziś przestają chodzić do kościoła, czy oni kiedykolwiek poznali, jak bardzo Bóg ich kocha? Może o tym słyszeli. Chociaż to też nie jest pewne. Bo mogli słyszeć o Bogu jedynie w takiej wersji, w takiej formie, że Bóg jest stróżem moralności, że trzeba być grzecznym, bo jak nie, to Pan Bóg pośle nas do piekła po śmierci. I tam nie było na przykład nic o bezwarunkowej, szalonej wręcz miłości Boga. Ci ludzie nie słyszeli. Ale mogli też niektórzy usłyszeć, natomiast po prostu to, co słyszeli, ich nie przekonało. Jak już mają szereg doświadczeń, może to jest kwestia wiarygodności tych, którzy do nich mówili o Bogu prawdę, ale nie wykazali się tym, co jest niezbędne dla bycia wiarygodnym, czyli po prostu nie żyli zgodnie z tym, czego nauczają w jakiś radykalny sposób, wyraźny sposób. No w każdym razie mogło być wiele powodów, nie, dla których ktoś po prostu nie uwierzył w miłość Boga. I w związku z tym on nie dlatego nie chce być z Bogiem, bo go nie lubi, bo go odrzuca właśnie. Tylko nie chce być z Bogiem, no bo nie wie o tym, jak bardzo Bogu na nim, na tym człowieku zależy. Ci ludzie, o których Pan Jezus mówi w tej dzisiejszej przypowieści, wydaje mi się, że to byli ludzie, którzy już o tym wiedzieli. Którzy już o tym wiedzieli. I teraz, kiedy oni odrzucili
zaproszenie, czyli dla nich przestał być Bóg kimś ważnym, to Pan Bóg postanowił podbić jakby serca, zdobyć serca innych ludzi. W pierwszej kolejności biednych, ubogich. Tak. To, że ktoś na przykład jako dziecko chodził do kościoła, nawet regularnie chodził do kościoła, nawet do, nie wiem, 20 roku życia, dokąd mieszkał na przykład w domu z rodzicami, to wcale nie znaczy, że on chodził tam dlatego, by spotykać się z ukochanym. I tak niedawno sobie właśnie pomyślałem, że jeżeli mówimy, że małżeństwo z przymusu jest nieważne, sakrament małżeństwa konkretnie, sakrament małżeństwa zawarty pod przymusem jest nieważny, to sobie tak myślę, czy w takim razie wiara, tak zwana wiara właśnie, nie? Która jest realizowana pod przymusem, czyli jeżeli ktoś chodzi na przykład nie do kościoła, modli się pod przymusem, z lęku, przed jakąś karą wymierzoną przez rodziców albo wymierzoną przez Pana Boga, nie? Bo ktoś jest przekonany, że Pan Bóg będzie go karał. Czyli jeżeli ktoś spotykał się, niby wydaje się, z Panem Bogiem, nie? Przychodził na mszę regularnie i modlił się, nawet chodził, nie wiem, na nabożeństwa różańcowe, czy majowe, czy drogę krzyżową, ale robił to pod przymusem, to czy ta jego wiara jest ważna? Czyli mówiąc inaczej, czy w ogóle to jest wiara? Więc jeżeli ktoś potem, nie, w pewnym momencie mówi, nie, ja już się nie boję nikogo, a nawet jeżeli, to niech rodzice nawet się mnie wyrzekną, ale ja już nie będę chodził do kościoła. To czy taki ktoś na pewno traci wiarę? To jest tak, jak właśnie z małżeństwem. Jeżeli ktoś wziął ślub pod przymusem, pod groźbą i teraz rozstał się z tą żoną czy z tym mężem, no to Kościół mówi, miałeś prawo, mogłeś to zrobić. Nie zrobiłeś nic złego, bo przecież twoje małżeństwo jest nieważne, bo jest zawarte pod przymusem. Właśnie to jest tak, dlatego to jest tak ważne, żebyśmy nie próbowali budzić w kimś wiary pod przymusem. Bo to jest tak samo, jakbyśmy próbowali budować małżeństwa sakramentalne, trwałe związki właśnie w oparciu o przymus. Bo wiara jest relacją, wiara jest miłością, wiara jest właśnie tym, o czym mówi Pan Jezus w tej dzisiejszej przypowieści. Chcę się z Tobą spotykać, jesteś mi bliski. Chcę spędzać z Tobą czas, dla Ciebie przygotowuję ucztę. Chcę się cieszyć Twoją obecnością i pragnę wzajemności. Pragnę tego, żebyś Ty się cieszył moją obecnością. Żebyś przychodził do mnie, dlatego że mnie kochasz, dlatego że jesteśmy przyjaciółmi. Właśnie. Także pamiętajmy, że jeżeli chcemy w kimkolwiek wzbudzić wiarę, chcemy, czy mówiąc inaczej, chcemy pomóc komuś, by uwierzył, to przede wszystkim musimy robić to, co może spowodować, że ten ktoś zaprzyjaźni się z Bogiem. A myślę, że jak to się stanie, to prawdopodobieństwo, że taki człowiek w którymś momencie powie sobie, nie, ja już nie chcę, nie? Z tym Bogiem mieć nic wspólnego. Mam inne rzeczy ważniejsze do robienia.
kupiłem sobie pole, ożeniłem się. Prawdopodobieństwo, że tak się stanie, będzie naprawdę znikome, choć jest możliwe, bo zawsze pozostaniemy wolnymi ludźmi. Każdy z nas zawsze pozostaje wolnym człowiekiem. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.